Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. Dzień dobry, proszę Państwa. Z tej strony Franek Warzywa i Młody Budda. Witamy w naszej pierwszej audycji kiedykolwiek pod tytułem BNWWR, czyli Byłem na wykopkach w radiu. Jeszcze ten statyw spadł, chyba że właśnie to jest działa. Słuchajcie, właśnie nie jesteśmy tu sami. Po tej drugiej stronie jest z nami producent, montażysta z wykształcenia, ekspert DJ Hero. Human Sapiens, amator kickboxingu i ex-youtuber. Julek Płoski, proszę Państwa. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Miło, że nas zagościłeś i w sumie to było takim słowem wstępu zaproszenia do naszej wspólnej edycji, w której pogadamy razem i posłuchamy razem muzyczki. I chyba zaczniemy od puszczenia remiksu, który przygotowałeś dla nas, czyli Grzybobranie. Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. Byłem na wykopkach w radiu. Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. To było Grzybobranie. Teraz, wow, tutaj jest nawet naklejka Grzybobranie. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza? Nie widzę. Ale dobra, no, jest faktycznie. Dobrze. Dobra, kochani. Ja w ogóle zbierałem grzyby wczoraj, pierwszy raz. Oh yeah, właśnie to jest tak, że my dawno nie byliśmy na grzybach. W sumie nigdy nie byliśmy wspólnie na grzybach, a może to jest coś, co powinniśmy zrobić, zaczynając robić piosenkę o grzybach przede wszystkim, co nie? Znaczy nie polecam, bo to było tak, że chodzi się wśród chaszczy, gałęzie wpadają na ryj, w kupy się wdepuje ciągle, jakieś kolce się wbijają w nogi. Nie wiem, jakby trzy grzyby zebrałem. No. Jakie okazy? Coś na jakiś... Kania? Nie wiem. Był okej. Zjadłem dzisiaj z jajkiem. I żyjesz. Przyjechałeś do nas. Mega się cieszymy. Pytanie jest takie, może właśnie a propos podróży i przystanków na podróży. Czy spałeś kiedyś w hotelu pięciogwiazdkowym? Dobiłem do czterech gwiazdek raz. Wydaje mi się, że może nawet dwa, trzy razy. Nie jestem pewien. Na pewno w tym roku w Wiedniu miałem
genialny hotel. Był tam wielki taras na dachu. Był mniejszy taras, był średni taras, było mnóstwo tarasów zazielenionych. Był basen, była sauna. Nie wiem, to może nie brzmi jakoś aż tak... Nie no, to jest genialne. Ale super było też to, że było kino w tym hotelu. I o, były dwa pokazy dziennie. I było, jak ja byłem, to było Lśnienie na pewno, Śniadanie u Tiffany'ego i coś tam jeszcze. Lśnienie w hotelu brzmi bardzo tak, abstrakcyjnie. Tak, genialnie. Żałuję, że nie poszedłem. I jeszcze była jakaś siłka, lekcje jogi, wszystko. Z niczego nie skorzystałem. Jestem ciekaw w takim razie, jakie masz doświadczenia z hotelem Krasnal? Ile gwiazdek ma hotel Krasnal? I mogłeś może coś opowiedzieć? Nawiązujecie do Krasnala w serwach? Okej. Okay. To nie jest hotel nawet. W sensie to jest jakiś Buda. Jaki kulturalno, nie wiem, agroturystyczno-rozrywkowy w całej wsi. Wspaniałe jest to miejsce, bardzo polecam. Nie polecam wszystkim, bo mam nadzieję, że nie pojadą tam wszyscy, bo wtedy już nie będzie miejsca dla mnie, ale jak macie ochotę na noc w Budzie z bardzo przyjemnymi właścicielami, mega. Cały tutaj ten wstęp hotelowo pięciogwiazdkowy był oczywiście nawiązaniem do twojego najnowszego albumu, czyli Hotel 5 Gwiazdek. I czy coś byś jeszcze mógł powiedzieć o samym tym wydawnictwie? Jak się czujesz z tym, jak wypuściłeś już ten materiał i w jaki sposób już przyjął się z jakąś recenzją? Czy już się zdystansowałeś do niego? Czy byś jakiś masz taki rodzaj emocjonalnego wypuszczenia tego z siebie? Czy dalej to jakoś przeżywasz też po prostu? Bo wiemy z naszej też perspektywy, że wydanie takiej jakby jakiejś dużej rzeczy wiąże się z dużym też emocjonalnym jakimś przeżyciem tego. No, dla mnie ten czas wydawniczy jest zawsze bardzo ciężki i ja w sumie miałem mega załamkę po tym albumie i myślę, że dalej się jakoś zbieram po tym. Nigdy nie miałem aż tak dużej, zwykle się przejmowałem przez parę dni i potem już było lepiej. W tym wypadku byłem załamany kompletnie. Nie dlatego, że ktoś powiedział coś niemiłego. Okej, dobra, ktoś powiedział coś niemiłego, ale większość osób mówiła bardzo miłe rzeczy i czułem się wsparty i widziany i w ogóle dużo miłych wiadomości dostałem, a mimo to się czułem taki głupim, jakimś beztalenciem, bezwartościowym. W ogóle nie podobała mi się ta muzyka kompletnie. Nie byłem w stanie tego słuchać. Teraz jest już lepiej trochę, w sensie po tych jakichś wywiadach, recenzjach, nie wiem, miłych słowach, trochę się uspokoiłem, ale też może trochę bardziej po prostu zauważyłem, nie wiem, że to było ważne dla mnie. To jest ważne dla mnie muza i no podobno jest najważniejsze to, czy ja to lubię. Ale nie wiem, czy potrafię tak żyć. Na pewno nie na tym etapie. Chciałbym nauczyć się tak żyć, że jak mi się coś podoba, to jest dla mnie ważne i esencjonalne, ale na ten moment tak nie jest i po prostu potrzebuję jakiejś walidacji z zewnątrz. I dostałem jej dużo, ale myślę, że to była jakaś schiza, po prostu jakaś mega duża. Byłem trochę wycięty z życia przez jakiś czas. Ja myślę, że też to jest bardzo trudne dla artystów, że w momencie, w którym już wychodzi ta muzyka, to jakby ona w pewnym sensie przestaje być nasza. I właśnie ludzie już mogą z nią zrobić, co chcą, mogą ją odebrać, jak chcą. I to, co my o niej sądzimy, w sumie jest właśnie w pewnym sensie już takie nieważne, no bo właśnie po prostu każdy odbiera ją na swój sposób i każdy to jakoś tak przefiltrowuje przez swoją wrażliwość. I to jest dla mnie w ogóle fascynujące w momencie wypuszczenia jej w eter, nie? Że po prostu to już nie jest nasze i masz takie, okej, zajmuję się czymś następnym, tak? I jakby się właśnie do tego odniósł, czy tak czujesz? No to jest ciekawe, w sensie tak, masz rację w jakiś sposób, ale no ja czułem jakiś ogromny wstyd, w sensie, że pracowałem tak długo nad materiałem, który jest dla mnie tak ważny i czułem, że jest najlepszym, co do tej pory wypuściłem i w sumie teraz jestem w stanie, jakby utrzymuję to.
I ta reakcja ludzi była piękna i w ogóle dalej jest. I cieszę się jakby, jakie skutki były potem wydania tego albumu. W sensie ktoś mnie gdzieś zaprosił, ktoś inny gdzieś zaprosił, ktoś gdzieś napisał i tak dalej. Chyba po prostu czułem, że właśnie to jest tak, że jakby to jest projekt, nad którym pracowałem tak długo, bo jakieś 3 lata, że on się stał częścią mnie i jakby zacząłem się jakoś definiować poprzez ten album. Tak jakbym był tym albumem i jakby faktycznie on, faktycznie jakby ludzie oceniając album, oceniali mnie też trochę. No nie wiem, dobra, nie chcę robić terapii w tej audycji, ale to jest jakby totalnie dziwne, nie miałem tak nigdy. To jest totalnie, w sumie przeżyliśmy też to samo z naszym wydawnictwem tegorocznym i też to było takie bardzo ciężki czas i bardzo ciężki moment, ale jednocześnie taki trochę wyzwalający mimo wszystko, że zrzuca z siebie ten ciężar tej pracy i tego po prostu połączenia z tym produktem jakimś, który chcesz pokazać ludziom i który właśnie jest częścią ciebie, bo ciężko jest zrobić coś autentycznego i coś takiego, co nam się właśnie też podoba, bez zawarcia w tym, w jakim stopniu części nas samych. I może to jest moment, żeby przerwać rozmowę i po prostu puścić pierwszą piosenkę z twojego albumu. Która zresztą się nazywa Main Theme. Dlaczego? Powiemy później. Byłem na wykopkach w radiu. Franek Warzywa i Młody Buda w Radiu Campus. Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radiu Campus. To był main theme, po polsku główny motyw i motyw naszej rozmowy zdecydowanie przybrał bardzo taki emocjonalny obrót i bardzo się z tego cieszymy. Totalnie w ogóle też nie wiedzieliśmy, o czym będziemy rozmawiać i ja zdecydowanie jestem fanem mimo wszystko takiego real talku i jakby mówienia o rzeczach, o których się czuję i mega fajnie to jest po prostu. I
jak fajnie jest to, że wszystkie te rzeczy w jakimś stopniu w twojej twórczości przyjmują formy takie, że w różnych przestrzeniach mogą się zaadaptować i właśnie w takich bardziej konwencjach, że załóżmy cały ten album jest takim konceptualnym przeżyciem dla mnie, emocjonalnym. Też jakbyśmy na twoim release show w turnusie i w ogóle, to też było to takie bardzo emocjonalne przeżycie, bo było bardzo dużo znajomych, wszyscy tak jakoś było takie wspólnotowe to i w ogóle. I jednocześnie też te twoje utwory znajdują się w przestrzeniach totalnie takich popularnych teraz, że w ostatnim czasie dwa twoje utwory znalazły się w radiu Dark Star Radio w grze Cyberpunk. I jak w ogóle do tego doszło? Jak to się stało? Nie wiem. W sensie ktoś do mnie napisał i powiedział, hej, dostałem do ciebie kontakt od kogoś tam, i zrób nam utwór do gry. I w sumie to, nie wiem, to było tyle. Dostałem maila po prostu od Krzysia Ostrowskiego z CD Projekt, który chyba się zajmuje, nie wiem, sam jakby music supervisorem jest, I guess. Coś takiego, nie jestem pewien. No i dostałem po prostu wolną rękę. W sensie powiedzieli, jakie są motywy mniej więcej, przewodnie. Powiedzieli mi, no, nie rób czegoś na maksa smutnego i ambientowego, w sensie ma być klubowe. I ja... To jest mega sekret, ale... To były szkice starych utworów. Nawet nie przygotowałem nic nowego za bardzo, tylko po prostu dopicowałem te szkice. Krzysiek, ale... nie słuchaj. Ale chyba tak się robi w muzyce ogólnie, no, nie wiem. Jakby muzyka nawet stara, to jest w ogóle, przekazujemy to wszystkim artystom, którzy siedzą nad swoimi utworami 10 lat. Jakby czasem tak bywa, że można wrócić właśnie do starych utworów i odnaleźć w nich coś wartościowego. No, rzadko mi się to zdarza, ale w tym przypadku jakoś to się idealnie skleiło, jakby one czekały tylko, ja myślałem, że one nigdy nie wyjdą. No i wysłałem im propozycję dwóch utworów i mimo, że zamówili jeden, to kupili dwa, więc to było super. Nie wiem już, co kupiłem za tę kasę z Cyberpunka, ale jakby super, cieszę się strasznie. Jakby niesamowite, w sensie spełnienie marzenia zrobić muzę do gierki. To jest o tyle ciekawe w ogóle, że właśnie twoja muzyka jest po prostu idealnym soundtrackiem, jakby zarówno do gier i do filmów. I z tego, co rozumiem, to sam jakby też właśnie grasz w gry i jesteś zwolennikiem starych konsol, między innymi PSP. Opowiedz proszę o twoim zamiłowaniu do tej konsoli. Dlaczego akurat ta? A, wiem dlaczego. No bo ja teraz jakby, no nie wiem, mam dziewczynę i w ogóle, no mam dziewczynę, tam przyszedłem do niej i ona powiedziała, chodź, gramy w Lokoroko. Więc wyciągnęła swoje PSP zepsute, odpaliłem to i jakby, wow, przeżyłem szok. Co za jakby niesamowite urządzenie. Jakie poręczne i leciutkie. Jezu, ten ekran tego jest tak mały. Nie pamiętałem, że jest tak mały. I potem sprawdziłem cenę. Okazało się, że to kosztuje grosze i gry kosztują grosze. Jest tam mnóstwo jakby tytułów, o których... No ja miałem kiedyś PSP przez chwilę i w ogóle zagrałem tam w 3 gry i poczułem, że przegapiłem jakąś bardzo ważną część jakby growej popkultury i nie gram za dużo w sumie teraz w nowe gry i odkryłem to PSP na nowo, w sensie zagrałem w dużo japońskich gierek, jakichś RPG-ów głównie i gierek przygodowych z pięknymi soundtrackami, takich rzeczy, które już trochę ominęły Polskę i w ogóle nigdy nie wyszły pudełkowo i podoba mi się, że to jest takie małe i leciutkie i słodkie. Ten temat w Japonii się mocno przewija, nie? Tak, no i teraz zaprosimy na następny utwór, który przygotowałeś dla nas i jest to There's Not Such Thing As... Nie wiem co? Dobre pytanie. W każdym razie jest to artystka Ichiko Aoba. Utwór się nazywa There's No Such Things As A Ghost i jest to również z soundtracku. Tak. Jest to z soundtracku filmu, kurde, nie pamiętam jak on się nazywa, Amiko? Możecie sprawdzić? Tak jest. Amiko, no nie widziałem go nigdy, ale bardzo lubię twórczość Ichiko i przy okazji jakiegoś tam jej albumu sprzed 2 lat zacząłem ją śledzić.
I ten film będzie w ogóle w tym roku na 5 smakach. I podobno jest super. Więc będą projekcje w Warszawie. Zapraszam. Znaczy nie wiem, czy jest dobry, ale... Zapraszamy i zapraszamy na odsłuch. Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。してからおやつを食べよう。だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。Znowu Franek Warzywa i Młody Budda. Jest z nami Julek Płoski i rozmawiamy o grach, o muzyce, o wszystkim, o czym tylko się da. I mnie dalej nurtuje ten temat growy. Ja też miałem ostatnio takie doświadczenie powrotu do jakiegoś nostalgii konsolowej i właśnie pierwszy raz kupiłem sobie konsolę Nintendo DS i w jakiś sposób też wróciłem do tego, że nigdy jak byłem dzieciakiem właśnie nie było mnie stać na to, żeby mieć PSP albo Nintendo albo cokolwiek i teraz jest tak, że to kosztuje totalnie grosze, można mieć wszystkie gry za darmo tam i w ogóle jest takie, że sobie grasz te gierki i mnie ciekawi w sumie, jeśli ty byś miał jakieś wymarzone dwa pytania. Pierwsze, przede wszystkim właśnie, jeśli miałbyś wymarzoną grę, do której byś chciał zrobić jakiś soundtrack, czy to współczesne, czy właśnie z historii, czy coś, co jest teraz, to co by to było? Jesus. Oh Jesus, koszmarne pytanie. Nie mam pojęcia. Znaczy, nie wiem, kompletnie bym się nie nadawał do moich ulubionych gier, czyli The Legend of Zelda na przykład. Nie wiem, jakim, ja bym nie potrafił zrobić takiej łagodnej muzy, takiego po prostu fortepianowego ambientu pięknego. Nie wiem, Final Fantasy może byłoby super, Kingdom Hearts byłoby super. Jest taka seria, Parasite Eve, zależnie od części, o podróżach w czasie, jakichś paradoksach czasowych, ale też jest taka bardzo horrorowa, pełna, pełna jakichś takich
jakiejś takiej perwersyjnej miłości. Tam bym chciał zrobić soundtrack. Super. No już za późno, bo już zamknęli tę serię. No, zawsze to jest coś takiego, że... Ale czy to jest tak, że... To drugie moje pytanie było właśnie o to, czy w takim razie, bo z tego co zrozumiałem, te gry, o które ty wymieniłeś, trochę załóżmy ich klimat, że powiedziałeś, że nie potrafiłbyś coś zrobić tak łagodnego, tak spokojnego. Hmm. Czy właśnie ta muzyka, która ciebie inspiruje, załóżmy te soundtracki, to jest zupełnie inny rodzaj muzyki niż ty tworzysz i inne klimaty? Czy jakie właśnie gry, jaki soundtrack byś wymienił z jakiej gry, który byłby jakąś inspiracją dużo dla ciebie? To bardziej filmy, właśnie się zastanawiam. Ja, przynajmniej ja osobiście słyszę no właśnie bardziej kompozytorów jakichś takich współczesnych, typu Hans Zimmer, Ludwig Göransson, Mika Levy, ale no właśnie może też coś jest z tym właśnie soundtracku do gier. No, Mika Levy faktycznie jest dużą inspiracją, ale nie wiem, na ile te rzeczy w ogóle bezpośrednio wpływają na moją muzę. W sensie ja w sumie nie słucham dużo muzy klubowej, ani bitowej. Ja słucham dużo muzyczki gitarowej, bardzo lubię ambienty, jakieś drobniki, ogólnie rzeczy, które są takie gładkie, przynajmniej w ostatnim czasie. Ale chyba nigdy nie siedziałem jakoś głęboko w klubie. A z filmów, no to nie wiem, bardzo lubię ten soundtrack i Ichikaoby. Lubię w ogóle dużo... Lubię soundtracki, które są takie łagodne i przestrzenne. Bardzo lubię muzę Jerry'ego Goldsmitha. Philip Glass jest w ogóle jakimś takim moim top 1 kompozytorem filmowym. On jest przekozakiem, on jest niesamowity. Kujoniskacji? Na przykład, no, ale też jego opery bardzo lubię. Taką egipską operę Akhenaten. Ona jest, Jezus, to jest chore. To jest wszystko takie, wszystko jest takie ważne przy jego muzyce. No i z filmów on byłby top 1. Zastanawiam się nad gierkami. Sekundę, sprawdzę, ale ostatnio na przykład grałem w grę Fez i ona miała piękną muzykę. Muzyka z Zeldy to jest jeden z moich ulubionych soundtracków też. Zelda to chyba Koji Kondo, nie? Ale nie wiem, czy ta najnowsza. Tak. Mówię o tej najnowszej, ale też te starsze też są super. Bardzo lubię soundtrack z Silent Hill 2. On jest dosyć klasyczny. Nie grałem w to nigdy. Albo z Persony, w którą też nie grałem. Lubię soundtrack ze Skyrima, w którego też nie grałem. Też jest bardzo dla mnie inspirujący. Lubię muzę z gry Ico. Bardzo. Ona jest genialna. Gierka na PS1 też nigdy w nią nie grałem, więc to jest... nie wiem. Mega ciekawe, że właśnie inspiracje rzeczami tak w bardzo pośredni sposób i w ogóle, jeśli możemy jakąś prywatę od nas zdać, to nie, że my też wydajemy teraz, pracujemy nad nowym materiałem i jedna z piosenek jest inspirowana też grą, w którą nie graliśmy de facto. Ja nawet nie wiem, co to jest za gra. No dobra, jeszcze przegramy w tą grę, żeby nie być tutaj ten, żeby... Mega bym chciał w nią zagrać, ja wiem, co to za gra. Gra się nazywa I Have No Mouth and I Must Scream i ja przeczytałem opowiadanie bardzo dawno temu, mega jakoś mnie zainspirowało do napisania tekstu piosenki i ta gra też ma jakieś piękne, bardzo wizualne ilustracje, które też w jakimś stopniu chcemy, żeby były też inspiracją do wizualnej sfery teledyskowej w ogóle, że mamy jakieś tam pomysły na to i w ogóle. Właśnie a propos wizualnej sfery, też tutaj się przejawiał motyw japoński. Wydaje mi się, że również bardzo ważne właśnie jest Studio Ghibli i wydaje mi się, że możesz mieć ciepły stosunek do Studio Ghibli, bo następny utwór, który zaproponowałeś, to jest no właśnie, mnóstwo słucham Joe Hisaishiego i o Boże, on jest piękny, wszystko co robi. Tokyo Joe. Dobrze, dlatego puścimy wam teraz utwór The Demon God, czyli... Z księżniczki Mononoke. Przepiękny utwór. Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
Byłem na wykopkach w radiu. Franek Warzywa i Młody Budda w Radiu Campus. Franek Warzywa, Młody Budda, Julek Płoski. To był Joe Hisaishi. Były gry, były filmy, była muzyka, było życie, ale przede wszystkim no, jest pytanie, w jaki sposób się wydaje obecnie muzykę. Można na przykład w różnych wytwórniach. Sam Julek wydaje swoją muzykę głównie w wytwórniach za granicą, bo może, bo po prostu jest taka jedna pomarańczowe mleko. Nie wiem, jak to się nazywa. Tak? Orange Milk Orange Records. Milk. Mogę wtrącić tylko jedna rzecz. No. My wczoraj spaliśmy w Orange Hostel w Toruniu. Mega. Co za połączenie hotele, Orange Milk, tyle. A było fajnie tam? Skrzypiało bardzo, ale pluskiew nie było. Okej, okay, nice. Tak, to jest temat, pluskwy to temat może na kiedy indziej, ale... Fajnie, jakbyście o robakach zrobili odcinek. Myślę, że jest taka szansa. Mamy co nieco. Zresztą Dani Elfman tutaj, twój ulubiony, też zrobił kiedyś jakiś utwór. Tak, no tak. Właśnie. No ale w każdym razie, drodzy słuchacze, Julek sam wydaje w wytwórniach za granicą, lecz to nie ogranicza go w tym, żeby prowadzić własną wytwórnię. Najpierw było to Glamour Label, obecnie jest to BFF Music. Skąd ta zmiana? Skąd w ogóle potrzeba, żeby założyć własną wytwórnię? Kto w niej jest? Wszystko. Okej, okay, wszystko. BFF to skrót od Best Friends Forever. Nie wiem dlaczego. Chyba lubię po prostu przyjaciół mieć i o to chodziło. Glamour nie istnieje, dlatego że prowadziłem to z Natalią i my byliśmy razem i się rozstaliśmy i po prostu uznaliśmy, że tak będzie zdrowiej dla nas chyba. Jakby też w ogóle jakby jak mieszkamy oddzielnie, ciężko jakby zgrać grafiki i w ogóle. Więc zacząłem BFF też z błogosławieństwem Natalii na całe szczęście. I BFF prowadziłem sam na początku, a teraz prowadzi to ze mną Domi Depowska, która jest mega kochana, mega pozdro, robi super fotki, nagrała album trapowy w gimnazjum, o czym nikt nie wie. Oh my God. Ja chcę, żeby on się ukazał, ale ja no, nie ma szans na to. Drugą taką osobą, która nagrała album trapowy, to jest Dawid Kaletka Mop, obecnie gwiazda alternatywnego popu. Dawid, czekamy na album trapowy. O Jezu, błagam. Wszyscy powinni wydać album trapowy. Na pewnym etapie moi stanie. Ja nie chcę nic mówić, jestem jedyną osobą w pokoju, która wydała album trapowy o mostach, więc tyle powiem. Dobra, pozdro. Co tam było? Aha, BFF, ten. No, prowadzimy to teraz z Domi wspólnie i w tym roku ukazały się dwie rzeczy póki co, bo tempo jest powolne, bo jakby robię to też w wolnym czasie i też raczej chcemy, żeby release miał jakby pełną uwagę, a nie jakby, nie żeby to było, wychodziło po łebkach. No, ale odkąd Domi jest w ekipie, to teraz pracujemy nad... Plan był taki, że będę pracował nad jednym naraz, teraz pracujemy nad 6 naraz. Będzie bardzo dużo materiału nowego i mega się tym jaram. Wyszedł na przykład Jeremy XYZ u nas na początku tego roku, takie deconstructed clubowe, jakby Arka type beat. Reggaeton trochę, nie? Muza, taki, tak, też taki post-reggaeton. Wirtualny. Potem był Bartek Kalinka, który nie wiem, brzmi jak muzyka robiona przez Bobasa, ale też... Bobas. Dobra rekomendacja. Bardzo fajne jest to. I mamy w planach teraz muzykę... Będziemy wydawać Apu Nanu, takiego producenta z Grecji, który robi rzeczy typu Igloo Ghost, tylko jakby jeszcze bardziej fortepianowo-skrzypcowe. Mniej jest tam bitu, ale jak wchodzi, to jest jakby dropy. Będzie też Razmiel, którego wydawaliśmy w Glamour Label. On robi takie bardzo wilgotne, wodne, też deconstructed kluby i dużo ambientu i tekstur. Tekstur, dużo bardzo tekstur. Taka teksturalna muza. Będzie też, nie wiem, czy powinienem wszystko zdradzać, ale może, no będzie Echachach nowy, Oh my God. Którego kocham od lat. Będzie płytka Ewy Sad,
też taki poboczny projekt instrumentalny typu dzwonki na telefon. 30 będzie ich. 30 dzwonków? No kurczę. Tak, takich krótkich form. Niektóre są dosłownie dzwonkami na telefon, bo ona ma mnóstwo różnych szkiców, których nigdzie nie publikuje. I ja kocham te szkice. Trochę bardziej może niż twórczość wokalną, ale to jest tajemnica też. I będzie jeszcze, o Jezu, gościu z Francji, którego nie potrafię wymówić Nika, ale to jest czekajcie, sprawdzę to, bo to jest wstyd, żebym nie potrafił. W każdym razie, jak ty szukasz, no powiem, że to jakoś mega imponująco brzmi i mega ambitnie w ogóle jakiś zestaw totalnie fajnej muzy i też to wszystko jest prowadzone z takim jakby, że czuć z tego właśnie, że to jest takie grono przyjaciół, które to robi, ale jednocześnie jest to mega profesjonalnie organizowane i cała jakby komunikacja tego labelu i w ogóle i też ta muza się przyjmuje z dobrym recenzją i dobrym i odbiorem i ma słuchaczy i w ogóle, więc to jest jakieś mega fajne, że można robić coś takiego jakby w gronie znajomych, w gronie bliskich osób, jednocześnie totalnie zachowując jakiś profesjonalizm i kulturę pracy. To jest jakby, dzięki. To są propsy. Dzięki. No cieszę się, że to działa. To jest duża radość dla mnie. Artysta nazywa się Minoimn i przyniosłem też utwór dzisiaj do studia. Fantastycznie. Minoimn, Keeping Perfect Time. Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
Byłem na wykopkach w radiu. Franek Warzywa i Młody Budda w Radiu Campus. Franek Warzywa, Młody Budda, Julek Ploski. I słuchajcie, no Julian Poland jest oprócz tego artystą wizualnym, jest po ASP, jakby w ogóle ta taka tekstura wizualna bardzo nam imponuje i to, co mi w ogóle zaimponowało, że ostatnio zagrałeś koncert podczas Unsound Festivalu w kinie. Po prostu wielki, gigantyczny ekran i po prostu cała ta właśnie gadka o tym, że ta muzyka po prostu jest jakimś soundtrackiem rzeczywiście, po prostu tam to jakoś tak miało ręce i nogi. Ostatnio też wiem, że w Warszawie udźwiękawiałeś filmy nieme. Proszę opowiedzieć o twoich doświadczeniach. Proszę teraz. No, ten Unsound to trochę spełnienie marzeń. Strasznie chciałem. Plan był taki na mój dyplom. Serdeczny brak pozdrowień dla sztuki Wydziału Sztuki Mediów. Ale pozdro dla ludzi tam. Trzymajcie się. No, plan był taki na dyplom, że wynajmę IMAX-a i po prostu wszyscy usiądą w pierwszym rzędzie i zagram to. Okazuje się, że nie da się tak po prostu zrobić. Za bardzo. Jak jest się po prostu szarym studentem. No i teraz w kinie Kił się udało i to był faktycznie taki ogromny, zakrzywiony jak w IMAX-ie ekran i usiadłem w pierwszym rzędzie, potem na kolejnych koncertach po mnie i mogłem pokazać swoje wizuale na dużym ekranie, które też są jakby wizualami, które były częścią mojego filmu dyplomowego. No i to było fantastyczne i jakieś takie w ogóle magiczne, była pełna sala, nie wiem, jak to się stało. Czy zdarza ci się jeszcze mieć stres przed występami na żywo? Tak, dużo mam stresu. Przed tym kinowym bardzo się stresowałem. Cały dzień. Nie przed każdym występem, przed DJ setami na przykład nie mam. Jakby kompletnie nie gram swojej muzyki. Też wiem, że dużo rzeczy przejdzie w takich warunkach, jak... Ja właśnie dlatego, jeśli mogę właśnie dać od siebie komentarz, to jest jedna rzecz, za którą uwielbiam też imprezy twoje i twoje sety, że totalnie jest to przestrzeń też bezpieczna i w ogóle, co nie? I też wiemy, że jakby ty też na to zwracasz uwagę i w ogóle. I jest tak, że totalnie, kurde, mega chciałbym być w tym kinie i być na tym występie. Miałem na szczęście możliwość trochę doświadczenia czegoś podobnego na twoim koncercie podczas Dispensa Festu w Niebie. Że tam też był taki bardzo, bardzo fajny ekran i była bardzo fajna projekcja animacji twoich. I dla mnie właśnie, jeśli chodzi tutaj dla słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji doświadczyć po prostu twojego po prostu takiego show na żywo, gdzie jest właśnie to takie imersyjne, jeśli chodzi też o warstwę wizualną, to moja taka konkluzja względem wcześniejszych pytań moich też odnośnie soundtracku, do czego byś chciał zrobić, to po tamtym występie na Dispensa Festie, który zrobił jakieś na mnie ogromne wrażenie, miałem taką rozkminę, że totalnie słuchałem i doświadczyłem muzy na żywo do gameplayu z gry, która nie istnieje i którą sobie muszę wyobrazić dopiero. I te wizuale, które były też takie first person view, trochę to tak dopełniały, więc konkluzja moja jest taka, że totalnie nie potrzebujesz tej gry, żeby robić do niej soundtrack, bo tworzysz właśnie coś takiego post rzeczywistościowo-wirtualnego takiego, że na żywo po prostu doświadczasz tego i sobie musisz wyobrazić takie liminal space jakieś po prostu, gdzie płynie ta łódka przez taki wieczny ocean, jest takie ujęcie swojego filmu i jest to takie totalnie też, jeśli chodzi o tę warstwę taką wizualną, takiego rozmycia tych animacji, że dla słuchaczy, którzy nie znają tego, totalnie zachęcamy do obczania po prostu Instagrama Julka, gdzie widać totalnie, jakim językiem wizualnym też się komunikujesz. Jest to coś totalnie wszystko spójnego i fajnie jest coś takiego doświadczyć po prostu. Dzięki wielkie. Dzięki, to wiele dla mnie znaczy, bo ja z dużą niepewnością podchodzę do tych rzeczy wizualnych. Nie ufam im. To jest totalnie ciekawe dla mnie, bo ja miałem tak, że
totalnie bym chciał właśnie zobaczyć, jakby się odnalazł w takiej przestrzeni galeryjnej, gdzie byś miał do zrobienia, załóżmy, taką bardziej konwencjonalną wystawę i gdzie te rzeczy byłyby zaadaptowane na taką przestrzeń wystawienniczą, a jednocześnie nie wiem, czy w ogóle jest potrzeba na to, co nie? Że no, totalnie to wszystko nie istnieje. Szukam tego bardzo. Ale to jest fascynujące, jak komu w ogóle drogę też przebyła twórczość i muzyka, bo załóżmy na początku właśnie były jakieś takie tropy, no jak to się tam mówi, obecnie postinternetowe, ironiczne, po prostu wszystko było w takiej domenie w ogóle jeszcze no takiego żartu i właśnie wielu warstw ironii, ale mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to wszystko po prostu zniknęło i w tej chwili właśnie są przekazywane już po prostu prawdziwe emocje i jestem ciekaw, czy to jest jakby, znaczy zawsze były te prawdziwe emocje, tylko że po prostu w pewnym sensie zauważam to też być może po sobie, że ludzie po prostu obecnie się już aż tak bardzo no, nie kryją z tym, że załóżmy mogą właśnie śpiewać emocjonalną muzykę, zresztą właśnie jest jakiś taki, teraz mam wrażenie po prostu powrót do muzyki emo samej w sobie i może to jest jakiś taki szerszy aspekt tego, że ludziom się już może znudziło, to właśnie nie wiem, jak, co sądzisz w sumie? No... Znaczy, nie wiem. Znudziło to też może jedna sprawa, a druga taka, że to mnie po prostu strasznie wykończyło. Wykończyło mnie to, że jakby postironia stała się dla mnie zbyt, albo metaironia stała się dla mnie zbyt jakby wyniszczająca, jeśli chodzi o komunikację też z przyjaciółmi i z rodziną i w ogóle ze światem. Poczułem, że to jest jakieś niezdrowe i zatruwające dla mnie. I jakby dalej to wszystko, co robię, jest... Ma w sobie jakąś ironię, ja tego się nigdy nie pozbędę, bo jakby tak zostałem wychowany przez internet i w ogóle. Ale staram się, żeby to było bardziej odkryte i może bardziej nagie i trochę bardziej infantylne jeszcze, ale w inny sposób niż wtedy. W sensie nie ironicznie infantylne, tylko jakby, żeby po prostu jakby nie korzystając z jakiejś konwencji infantylności, tylko korzystając z infantylności, którą ja mam w sobie. I to jest dla mnie bardzo ważne. No i robi się bardziej emo przez to, ale też jakby daje mi to radość. Czyli chciałbyś powiedzieć po prostu, że przed nami, przed słuchaczami, w pewnym sensie odsłaniasz swoje serduszko. Tak. I to jest ostatni numer. Julek Płoski, Serduszko, razem z Galenem Tiptonem. Franek Warzywa i Młody Buda w Radio Kampus.
Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. Franek Warzywa, Młody Budda, Julek Płoski. To jest już koniec naszej rozmowy. Totalnie mam wrażenie, jakby to mogło się ciągnąć jeszcze przez wiele godzin, bo coraz się pojawiają kolejne motywy i kolejne tematy. Mnie mega zainteresowało to, co mówiłeś przed chwilą o tej infantylności, bo to jest coś, co jest też dla nas z Adamem bardzo ważne i w ogóle i z czym też my jakoś spróbujemy się poruszać. I mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja kontynuować tę rozmowę i w ogóle dziękujemy ci bardzo, że do nas dołączyłeś. Dzięki też, dzięki wielkie. Byliśmy na wykopkach w Radio Campus. Franek Warzywa. Młody Budda. Jurek Praski. Jo. Dzięki kochani i widzimy się na następnej, słyszymy. Nie widzimy się. To jest radio. Tak to działa.